W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Pan z wami. Witam was wszystkich, bracia i siostry. Szczególnie dzisiaj witam Jana i Paulinę w naszej przepięknej świątyni, Kościele Świętej Anny. Witam również całą rodzinę najbliższą, gości i przyjaciół, którzy dzisiaj przybyliście, aby modlić się za nich, aby te wszystkie słowa, bardzo mocne, poważne słowa przysięgi małżeńskiej, które młodzi dziś wypowiedzą, aby rzeczywiście Bóg pomógł im je wypełnić, aby te słowa dzisiaj były też mówione pod natchnieniem Ducha Świętego, nie były tylko ludzkimi słowami. Zapraszam już w tym momencie was wszystkich, aby modlić się gorąco za nich w czasie tej liturgii. Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Bracia, starajcie się o większe dary, a ja wam wskażę drogę jeszcze doskonalszą. Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący. Gdybym też miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice i posiadał wszelką wiedzę i wszelką możliwą wiarę, tak, iżbym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. I gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność moją, a ciało wystawił na spalenie, lecz miłości bym nie miał, nic bym nie zyskał. Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą, nie dopuszcza się bezwstydu, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego, nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma. Miłość nigdy nie ustaje. Oto Słowo Boże. Nasz Pan jest dobry i bardzo łaskawy. Nasz Pan jest dobry i bardzo łaskawy. Błogosław duszo moja Pana i wszystko, co jest we mnie, święte imię Jego. Błogosław duszo moja Pana i nie zapominaj o wszystkich dobrodziejstwach Jego. Nasz Pan jest dobry i bardzo łaskawy. Miłosierny jest Pan i łaskawy, nieskory do gniewu i bardzo cierpliwy. Jak ojciec lituje się nad dziećmi, tak Pan się lituje nad tymi, którzy cześć Mu oddają. Nasz Pan jest dobry i bardzo łaskawy. Doskonała.
faryzeusze przystąpili do Jezusa, chcąc Go wystawić na próbę. I zadali Mu pytanie. Czy wolno oddalić swoją żonę z jakiegokolwiek powodu? On odpowiedział. Czy nie czytaliście, że Stwórca od początku stworzył ich jako mężczyznę i kobietę? I rzekł. Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i złączy się ze swoją żoną i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela. Oto słowo Pańskie. Drodzy Janie i Paulino, droga rodzino, goście, przyjaciele. Nie wiem, czy to było z waszej strony zamierzone, czy specjalnie zdecydowaliście się na ślub w roku miłosierdzia, w godzinie 15, w godzinę miłosierdzia. Na pewno te fakty już jakoś przemawiają. Nie da się ich gdzieś zagłuszyć. Oprócz tego na 15, o dzisiaj oprócz licznych gości tutaj zebranych, nie wiem, czy jesteście świadomi, że jest dużo też gości, którzy przychodzą tu codziennie modlić się o 15 koronką do Miłosierdzia Bożego i uczestniczyć we mszy. To są ludzie, którzy dużo się modlą, więc macie od dzisiaj też dodatkowych kibiców czy ludzi, którzy będą was obejmować swoją modlitwą. Co ciekawe, czytania młodzi wybrali sobie sami. To już dobrze o nich świadczy. I Ewangelię sobie wybrali bardzo trudną. To jeszcze lepiej o nich świadczy. Bo na temat nierozerwalności małżeństwa. Dzisiaj tak naprawdę człowiek co drugie zdanie tej Ewangelii jakoś już próbuje podważyć, zafałszować, manipulować przy tych zdaniach. Już nie dla wszystkich dzisiaj jest jasne, że Bóg, Stwórca od początku, stworzył ich jako mężczyznę i kobietę. Czasami niektórzy udowadniają, że jest inaczej. To, że opuści człowiek ojca i matkę, to jest też bardzo trudno wykonać. Bo to nie chodzi tylko o zmianę adresu. Chodzi o wewnętrzną wolność, o to, żeby widzieć najpierw, że jestem powołany, aby tworzyć jedno ciało z moją żoną, z moim mężem. Tak jak Chrystus tworzy jedno ciało z Kościołem. Dzisiaj nie przyszliśmy tutaj rozmawiać o jakiejś miłości, jakiejkolwiek ludzkiej, która jest piękna, miło się na nią patrzy. Zresztą każdy z nas był nieraz zakochany. Naprawdę miłe uczucie. Ale jak każde uczucie jest zmienne i ulotne. Od dzisiaj przyszliście do Boga, aby prosić, aby tę ludzką miłość, która jest piękna, ale ograniczona, aby On, że tak powiem, jak to młodzi dzisiaj mówią, podniósł na wyższy level. To znaczy, aby ją udoskonalił, uszlachetnił, aby ją uczynił bardziej boską niż ludzka. O jaką miłość chodzi? Można by w tym momencie przerwać te rozważania i po prostu wszyscy byśmy patrzyli na krzyż. O taką miłość chodzi. Bo będąc niej, jak zawsze w każdym małżeństwie, to jest dużo małżeństw, widzę, na pewno sami się podpisują pod tym, kiedy przez okno waszego życia będzie zaglądać słońce, ale też wiele razy będzie tam deszcz. Czasami też jakiś wiatr mocny, jakaś wichura powieje i może poprzewracać niektóre rzeczy. Ale jeśli naprawdę dzisiaj chcecie prosić Boga o łaskę miłości nadprzyrodzonej, miłości w wymiarze krzyża, to nic wam złego nie zrobią te wszystkie wichury. Jeszcze bardziej umocnią. Bo opuści człowiek ojca i matkę i staną się dwoje jednym ciałem. Na początku słyszeliśmy pięknie przeczytany hymn o miłości, która właśnie mówi, że ta miłość jest zupełnie inna niż ta nasza ludzka miłość, która się gniewa, która pamięta zło. A na pierwszą randkę się spóźniłeś, a nigdy mnie do teatru nie zabrałeś, a ty mi to powiedziałaś. Zawsze mnie strofujesz przy gościach, przy dzieciach. Ta miłość zawsze jest pamiętliwa, ta ludzka. Zawsze ci wypunktuje wszystko, nawet sprzed 40 lat. Natomiast tutaj słyszymy o czymś zupełnie nowym, czegoś, czego świat nie widział, ale pragnie tego to zobaczyć. I albo pomożecie Chrystusowi troszeczkę i będą mogli ludzie w was widzieć, że jest coś więcej niż tylko zakochanie, jest coś więcej niż tylko zauroczenie, niż miłość do pierwszego zakrętu, do pierwszego kryzysu. Albo zostaniemy w tych naszych ludzkich dobrych chęciach. Mamy nawet takie powiedzenie jedno na temat dobrych chęci. A dzisiaj Chrystus mówi, nie bójcie się,
roku miłosierdzia, w godzinie miłosierdzia ja podpisuję się pod waszym małżeństwem. Chcę wam pomagać. Chcę, abyście nie czuli się zdani na pastwę własnych dobrych chęci i sił, które raz są, raz ich nie ma. Ja będę z wami też w tych momentach, kiedy będzie smutno, kiedy będzie trudno, kiedy będzie pod górkę. Jak w każdym małżeństwie. Raz mąż bierze na siebie ciężar gry i niesie na barkach żonę, a potem sytuacja się zmienia, jak w kalejdoskopie. Za 2 lata na odwrót. Mąż ma słabsze i tak dalej, i tak dalej. I ta sinusoida na końcu ma sens, jeśli jest przeżywana z Chrystusem. Dlatego dzisiaj też nie bójcie się być małżeństwem świętym. Nie chodzi o to dzisiaj, że potrzeba jakichkolwiek małżeństw. Potrzeba małżeństw świętych, tak jak potrzeba kapłanów świętych. Jeszcze bardziej niż kiedykolwiek. W czasach nader trudnych potrzeba ludzi naprawdę, którzy wiedzą, czego chcą. I mam nadzieję, że po to tu przyszliście. Żeby zawrzeć małżeństwo do końca życia nierozerwalne. Bo innych związków w tym Kościele nie pobłogosławimy. Także mam nadzieję, że się rozumiemy, że uzgodniliśmy zasady gry. I od tej pory będziemy wam wszystkim pomagać naszą modlitwą już dzisiaj. Także otwórzcie się teraz na Ducha Świętego, który chce pomagać, żeby nie mówić tych słów przysięgi tylko właśnie w oparciu o dobre chęci, ale naprawdę, żebyście pragnęli być sobą w dobrej i złej doli, w szczęściu i w nieszczęściu, w radości, w smutku, bo Bóg jest zawsze z nami. Pokazał to w Chrystusie, który dzisiaj też te przebite bok, to jest dowód Jego miłości do was. I obyście tak się wzajemnie kochali, byli jednym ciałem, jak Chrystus dzisiaj nie wypiera się nas, nie brzydzi się nikim z nas. Nawet z tymi, którzy już od dawna nie mają czasu, ochoty, czy nie widzą sensu w modlitwie, w sakramentach. Bóg bardzo dobrze dzisiaj myśli o każdym, to tu jest. O każdym. Jaka jest nasza odpowiedź? To już jest zupełnie inna bajka, ale Chrystus naprawdę chce dzisiaj mieszkać w tobie. Tworzyć jedno z tobą, niezależnie od tego, jak wielkim grzesznikiem się czujesz. Powstańmy. Janie i Paulino, wysłuchaliście słowa Bożego i przypomnieliście sobie znaczenie ludzkiej miłości i małżeństwa. W imieniu Kościoła pytam was, jakie są wasze postanowienia? Janie i Paulino, czy chcecie dobrowolnie i bez żadnego przymusu zawrzeć związek małżeński? Chcemy. Czy chcecie wytrwać w tym związku, w zdrowiu i w chorobie, w dobrej i złej doli, aż do końca życia? Chcemy. Czy chcecie z miłością przyjąć i po katolicku wychować potomstwo, którym was Bóg obdarzy? Chcemy. Prośmy Ducha Świętego, aby uświęcił ten związek i dał narzeczonym łaskę wytrwania. Niech ich miłość, przez niego umocniona, stanie się znakiem miłości Chrystusa i Kościoła. O Stworzycielu, Duchu przyjdź, nawiedź dusz wiernych Tobie krąg, niebieską łaskę zesłać racz, sercom, co dziełem są Twych rąk. Światłem rozjaśnij naszą myśl, serca nam miłość świętą wlej i wątłą słabość naszych ciał pokrzep stałością mocy Twej. Daj nam przez Ciebie Ojca znać, daj by i Syn poznany był, Ciebie jedno tchnienie dwóch, niech wyznajemy z wszystkich sił. Amen. Skoro zamierzacie zawrzeć sakramentalny związek małżeński, podajcie sobie prawe dłonie i wobec Boga i Kościoła powtarzajcie za mną słowa przysięgi małżeńskiej. Ja, Jan, biorę Ciebie, Paulino, za żonę i ślubuję Ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską
oraz że Cię nie opuszczę aż do śmierci. Tak mi dopomóż, Panie Boże Wszechmogący, w Trójcy Jedyny i wszyscy święci. Ja, Paulina, biorę Ciebie, Janie, za męża i ślubuję Ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz że Cię nie opuszczę aż do śmierci. Tak mi dopomóż, Panie Boże Wszechmogący, w Trójcy Jedyny i wszyscy święci. Co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela. Małżeństwo przez was zawarte, ja powagą Kościoła katolickiego potwierdzam i błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Teraz na znak zawartego małżeństwa nałożycie sobie obrączki. Paulino, przyjmij tę obrączkę jako znak mojej miłości i wierności. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Janie, przyjmij tę obrączkę jako znak mojej miłości i wierności w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Dobrze, teraz ten symbol niech nigdy nie znika z waszych rąk. On zawsze jest też oznaką przymierza, jakie Bóg z wami zawiera. A najpiękniejszy z prezentów, jaki teraz możemy dać młodym, to jest modlitwa za nich. Módlmy się za nowych małżonków, za Jana i za Paulinę, aby Chrystus obecny w ich życiu umacniał ich miłość i napełniał ich radością. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się o pomnożenie ich wiary, aby w jej świetle układali swoje życie. Ciebie prosimy, słuchaj nas, Panie. Módlmy się o ich zdrowie i pomyślność, aby bez przeszkód wypełniali swoje zadania. Ciebie prosimy, słuchaj nas, Panie. Módlmy się za wszystkich małżonków tutaj obecnych, aby Duch Święty odnowił w nich łaskę sakramentu małżeństwa. Ciebie prosimy, słuchaj nas. Módlmy się za młode małżeństwa, które nie mają własnego mieszkania, aby jak najprędzej znalazły się u siebie. Ciebie prosimy, słuchaj nas. Módlmy się za rządzących, aby przez mądre ustawy wspierali powstające rodziny. Ciebie prosimy, słuchaj nas, Panie. Módlmy się za cały lud Boży, aby wzrastał w liczbę i zasługi. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Boże Ojcze Święty, który w Twoim Synu, Jezusie Chrystusie, do końca nas umiłowałeś. Prosimy Cię, daj nam zawsze wspierać wszystkie małżeństwa, a w naszym osobistym życiu daj nam co dzień odpowiadać na Twoją darmową miłość. O to wszystko prosimy przez tegoż Chrystusa, Pana naszego. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg, Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę za Twoich, na cześć i chwałę swojego imienia.
Panie nasz Boże, przyjmij tę ofiarę, którą Ci składamy na potwierdzenie świętego obrzędu małżeństwa i otaczaj swoją opieką związek zawarty za Twoją sprawą. Przez Chrystusa, Pana naszego. Pan z Wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, Panie Ojcze Święty, Wszechmogący, Wieczny Boże. Ty zechciałeś obdarzyć człowieka stworzonego z Twojej ojcowskiej dobroci taką godnością, że w małżeńskiej wspólnocie życia utrwaliłeś prawdziwy obraz Twojej miłości. Z miłości bowiem stworzyłeś człowieka i ciągle go wzywasz, aby się kierował jej prawami, bo chcesz mu dać udział w Twojej wiecznej miłości. Święty sakrament małżeństwa, który jest znakiem Twego umiłowania, uświęca wzajemną miłość ludzką przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Przez Niego z aniołami i wszystkimi świętymi głosimy Twoją chwałę, razem z nimi wołając. Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć, Panie. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twojego przyjścia. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia. I dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Kazimierzem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj, Boże, o nowożeńcach Janie i Paulinie. Ty doprowadziłeś ich do dnia zaślubin. Pozwól im cieszyć się upragnionym potomstwem i w swojej dobroci obdarz ich długim życiem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieku. Amen. Módlmy się do Ojca Niebieskiego, jak nas nauczył Jezus Chrystus. Ojcze nasz, któryś jest w niebie,
święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszych winowajców. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Teraz wszyscy stoimy, natomiast nowożeńcy klękają, aby otrzymać specjalne błogosławieństwo nowożeńców, które Kościół w tym momencie przewiduje. Boże, Ty uczyniłeś związek małżeński tak wielką i świętą tajemnicą, że wspólnota zaślubionych jest obrazem związku Chrystusa z Kościołem. Wejrzyj z miłością na Twoją służebnicę Paulinę, która zawarła związek małżeński, a teraz prosi o błogosławieństwo. Obdarz ją łaską miłości i pokoju. Naucz wstępować w ślady świętych kobiet, których pochwały głosi Pismo Święte. Niechaj się cieszy zaufaniem męża, a mąż jej, Jan, uznając jej równość we wspólnym życiu i powołaniu do łaski, niech ją otacza szacunkiem i tak kocha, jak Chrystus umiłował swój Kościół. Prosimy Cię, Boże, spraw, aby oboje wytrwali w wierze i postępowali według Twych przykazań. Niech wierni Tobie zachowują czystość obyczajów we wzajemnym współżyciu, a czerpiąc siły z Ewangelii, niech głoszą wszystkim Chrystusa. Niech się radują dziećmi, którym przekażą życie i będą dla nich dobrymi rodzicami. Niech doczekają się wnuków. Spraw tak, żeby u schyłku swych lat przeszli do życia błogosławionych w niebie przez Chrystusa, Pana naszego. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie,
Na koniec chcę wam, Janie i Paulino, życzyć, żeby wasze życie małżeńskie, wspólne od tej pory już do końca, aż do śmierci, aby było właśnie radosnym hymnem na cześć Pana, abyście zawsze mogli widzieć Jego bliskość, wierność, nawet w waszych niewiernościach, abyście zawsze pamiętali, że On jest blisko, chce być skałą waszego małżeństwa, waszego życia. Przyjmijcie wszyscy Boże błogosławieństwo. Pan z wami i z duchem twoim. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Smile without you, and you must know.